Dzisiaj rozmawiamy z Mikołajem Pisarskim o wyjątkowej książce, konkretnie o ludzkim działaniu w 70. rocznicę jego wydania. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak, w tym kontekście warto by zadać pytanie, jaka jest tak naprawdę rola ekonomii w życiu człowieka. Czy ona jest istotna, czy tak naprawdę taka książka jeszcze o tej objętości nie jest raczej czymś, czym powinien się zajmować szary obywatel? Myślę, że przede wszystkim trzeba zacząć od tego, jak ważną książką jest w ogóle ludzkie działanie. Ludzkie działanie jako ostatni, zupełny traktat ekonomiczny. Ostatnia właściwie książka, która w jednym, można powiedzieć, w jednym tomie zamknęła całość refleksji nad wszystkimi aspektami myśli ekonomicznej. I to nam dużo mówi na temat tego, w którym kierunku ta profesja się rozwinęła. Dlatego, że po ludzkim działaniu to już jest zwyczajnie fizycznie niemożliwe ze względu na samo skomplikowanie, silne sformalizowanie, zmatematyzowanie tej profesji. I wydaje mi się, że tutaj też widać najlepiej to, przed czym przestrzega i na co zwraca uwagę autor ludzkiego działania Ludwig von Mises na ostatnich stronach tej książki. Że obecnie ekonomia, raczej ekonomiści zajmują pewną szczególną pozycję w relacji z państwem. Stali się trochę takimi etatowymi intelektualistami, którzy legitymizują i bronią rozwiązań, które niekoniecznie wynikają wprost z teorii. Czy w związku z tym znajomość takiej książki może pozwolić obywatelom uodpornić na taką ekonomiczną propagandę tych etatowych propagandzistów rządowych? Oczywiście, ta zdolność zademonstrowania tego, tak mówiąc po hajkowsku, jak mało wiemy, jak bardzo się mylimy, jest kluczowa w ogóle dla tej nauki ekonomii, którą chcielibyśmy, można powiedzieć, zaprowadzić pod strzechy, czy trafić z nią do osoby, która niekoniecznie sama jest zawodowym ekonomistą. Ludzkie działanie jest doskonałą książką, która może ten cel zrealizować, właśnie dlatego, że w jednym miejscu mamy możliwość zapoznania się właściwie ze wszystkimi obszarami kluczowymi dla zrozumienia procesów gospodarczych. Czyli jednak stałbyś na stanowisku, że rola ekonomii w życiu człowieka jest duża i to niezależnie od tego, czy tą ekonomią zajmuje się zawodowo, czy w ogóle nie ma z nią styczności w życiu zawodowym. Oczywiście, szczególnie ekonomii rozumianej tak, jak rozumiał ją Mises. Jeżeli popatrzymy na ekonomię jak na naukę o ludzkim działaniu, to stanie się oczywiste, że niezależnie od tego, jaką profesję realizujemy, czy gdzie wylądowaliśmy w życiu zawodowym, jest jakaś cenna refleksja wypływająca właśnie z tej nauki. A jakie właśnie są to refleksje, które płyną z tej książki dla takiego zwykłego odbiorcy? Myślę, że w kontekście obecnej sytuacji międzynarodowej, tego, o czym dyskutuje się w relacjach pomiędzy państwami, najważniejsza jest konstatacja, która co ciekawe nie budziła i nie budzi nigdy najmniejszych wątpliwości także pomiędzy tymi ekonomistami, którzy z poglądami Misesa niekoniecznie chcieliby się zgodzić. Handel międzynarodowy zawsze się opłaca, zawsze jest korzystny dla obywateli obu krajów, które w taką wymianę się angażują. Cła zawsze są złe, zawsze prowadzą do tego, że nie tylko jedna, ale obie strony są gorsze niż byłyby w sytuacji, w której można by dopuścić do dobrowolnej wymiany. Tego typu obserwacje nie wymagają od nas jakiegoś dogłębnego poznania nauki ekonomii, nie wymagają tego, żeby ludzkie działanie przewertować od deski do deski. Konsekwencje mogą być bardzo dotkliwe, bo jeśli w wyniku nieznajomości tej materii damy sobie wmówić, że zamknięcie granic, ograniczenie handlu będzie dla nas korzystne, obroni miejsca pracy, sprawi, że będziemy mogli płacić relatywnie wyższe pensje, to nie tylko okaże się, że przyłożyliśmy rękę do czegoś bardzo szkodliwego i daliśmy się zwyczajnie oszukać, ale też sami osobiście możemy na tym wiele stracić. W związku z tym to jest ponownie takie uodpornienie się na pewnego rodzaju propagandę. Ale czy ma to inne zastosowanie niż przy wyborach politycznych w tym kontekście? Czy można to jakoś bezpośrednio przełożyć na nasze życie? Tutaj warto by było zastanowić się nad tym, jaką zdolność predykcyjną ma w ogóle naukę ekonomii. No i tutaj raczej, przynajmniej ze strony Misesa i innych Austriaków, ta odpowiedź będzie dla większości osób poszukujących pewności rozczarowująca. Z drugiej strony możemy tutaj uzyskać pewną dużą pewność w fakcie, że ten dynamiczny proces przedsiębiorczy, ten fenomen dynamicznie zmieniającego się rynku
nie jest rzeczą, którą jesteśmy w stanie sobie precyzyjnie zaplanować. Możemy się więc uodpornić na ogromną ilość argumentów, które powracają w różnych formach, jako nawoływania do na przykład inwestycji. Nie przychodzi mi do głowy przykład, co ostatnio było takim pewnym zyskiem, tak? Pewnym zyskiem. I nie ma czegoś takiego. Jeśli wczytamy się nawet bardzo pobieżnie, ponownie mówię, bardzo pobieżnie. Jak po 70 latach możemy stwierdzić, ma się myśl Ludwika von Misesa w tym kontekście? Czy jest rozwój? Rozwój dynamiczny wręcz, można powiedzieć, czy jednak regres i ta myśl powoli jednak niestety odchodzi w zapomnienie? W momencie, w którym Mises wydał, opublikował Ludzkie działania, wszystkich Austriaków tworzących na całym świecie zmieścilibyśmy w tym bardzo niewielkim pomieszczeniu. Dzisiaj to jest myśl nie tylko żywa, nie tylko myśl, która doczekała się uznania, no właściwie uniwersalnego, łącznie można powiedzieć z Nagrodą Nobla, tak w powszechnej opinii kojarzoną z jakimś tam szczytowym prestiżem, którą w 1974 roku otrzymał uczeń Misesa Fryderyk August von Hayek, ale przede wszystkim jest żywa na tysiącach uniwersytetów. W Polsce widać to doskonale. Nie tylko działalność Instytutu, ale wielu organizacji, które wprost odwołują się w swojej misji, w swojej deklaracji ideowej, w swoich projektach do twórczości Ludwika von Misesa i jego uczniów, no jest zwyczajnie ogromna. Dla przykładu lekcje ekonomii, które prowadzi nasz Instytut wspólnie ze Stowarzyszeniem Koliber, dotarły już do ponad 20 tysięcy uczniów, zbierając doskonałe recenzje zarówno od nich, jak i od nauczycieli. No, to jest duże osiągnięcie usłyszeć od tak dużej ilości młodych osób, że wow, ekonomia jest super, ekonomia jest ciekawa, może być ciekawa. A zawsze kojarzyła mi się z matematyką i jakimiś strasznymi rzeczami. To jest duże osiągnięcie i udaje nam się to robić. A jakie plany na przyszłość? Bo chyba jednak 20 tysięcy młodych osób w skali kraju to jeszcze nie jest cel definitywny, tak? Jak najbardziej, nie ograniczamy się tutaj. I plany są bardzo ambitne. Widać to wyzwanie, jakim właściwie ryzyko związane z niskim poziomem edukacji ekonomicznej, manifestujące się w postaci podatności na populizm ekonomiczny, znowu ze strony polityków, widać, że to ryzyko jest ogromne. No i niestety tutaj nie tylko jako kraj, jako naród, ale szerzej jako w ogóle społeczeństwa, tej, górnolotnie mówiąc, cywilizacji Zachodu, do tej pory egzaminu raczej nie zdawaliśmy. Trzeba mieć świadomość, że to jest nasza rola liberałów, nasza rola austriackich ekonomistów, osób, które rozumieją, czy są życzliwe tej tradycji, żeby wyposażyć ludzi w aparat pojęciowy, który pozwoli im wreszcie ten test zdać poprawnie. Bo do tej pory można wręcz powiedzieć, że nasz brak skuteczności sprawia, że my ponosimy odpowiedzialność za te złe wybory, które prowadzą do tego, że nie my, bo my sobie dobrze poradzimy, ale ci ludzie, którzy dokonują tych wyborów, znajdują się bardzo często w trudnej, dramatycznej sytuacji, której mogliby uniknąć, gdyby zapoznali się chociaż pobieżnie z myślą Ludwika von Misesa. W jaki sposób może taka szara osoba, która powiedzmy dostanie tę książkę w swoje dłonie, przeczyta się, zainspiruje, w jaki sposób może pomóc tej idei szerzyć się dalej? Oczywiście może się zaangażować. To jest rzecz, którą chcielibyśmy widzieć dużo częściej jako twórca. To jest coś, na co ponownie zwracał uwagę uczeń Misesa Fryderyk August von Hayek. Tą walkę o wolne społeczeństwo należy ponownie uczynić intelektualnym wyzwaniem, aktem czynnej odwagi. Jeśli tego aktu czynnej odwagi brakuje, no to faktycznie perspektywy dla wolności są mroczne. Ten populizm, taki można powiedzieć wręcz cyniczne oszustwo, będzie zdobywać kolejne przyczółki. Ale oczywiście nie każdy chce i nie każdy ma możliwość zostać ekonomistą, no czy szerzej aktywistą ruchu wolnościowego. Można więc zdobyć, można powiedzieć, potwierdzić to zaangażowanie i zainwestować w wolność. Można wesprzeć jeden z wielu programów, które zmierzają do tego, żeby właśnie z tą świadomością dotrzeć nie tylko do studentów na uniwersytetach, nie tylko do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, ale także do najmłodszych,
którzy są też najbardziej narażeni na to, że taki jednostronnie prezentowany przekaz gdzieś z poziomu autorytetu ukierunkuje ich sposób patrzenia na procesy rynkowe, no i na całe życie zamknie ich w kłamstwie. Z tym chcemy walczyć. I do tej walki potrzebujemy wsparcia. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i oby tego wsparcia było jak najwięcej. Bardzo dziękuję.